Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie mój taki nowy nabytek ze złomowiska, mianowicie licznik energii elektrycznej. Ale to nie jest ten taki zwykły licznik energii, który rozbierałem wcześniej od Michała ze Śląska. To będzie ten trójfazowy, taki potężny licznik. A ze względu na to, że ceny energii elektrycznej podniosły się dla niektórych nawet dość drastycznie w górę, z tym większą przyjemnością rozbiorę dzisiaj coś, przez co miliony Polaków może nie spać po nocach. Mamy fajną uszczeleczkę tutaj. Jeżeli chcecie poznać, jak działają liczniki elektryczne, jak to są dość proste, a zarazem skomplikowane urządzenia, polecam Wam kanał, link w opisie do filmu, pana Adama Śmiałkowskiego. Mam nadzieję, że tam nic nie przekręciłem. A co do licznika tutaj? Przepraszam Was. Prawdopodobnie metalami, jakie będą dostępne, czy które są, to tak. Talerze są aluminiowe. Obudowa to nie będzie chyba odlew, ale tak mi się kojarzy, że to może być znal. Oczywiście mamy uzwojenia miedziane, grube druty miedziane, które są połączone do szyny i mnóstwo śrub mosiężnych. Więc to będą główne te składniki. Obudowa jako budowa. Powiem Wam, że fajna skrzynka nawet na coś do wykorzystania. Przyłożymy magnes. No, magnes wskazuje, że to żelastwo. Ten licznik wraz z innymi kupiłem za 3 zł na moim złomowisku ulubionym, czyli dając za niego 3 zł. A wiem, że możemy, no trafiają się tak na złomowiskach różnego rodzaju liczniki. Jest dość ciężki, 4,120 kg, czyli 12 zł musiałem dać. Nie wiem, ile dałem, bo ja kupuję takie rzeczy wraz z innymi elektronicznymi rzeczami, gdzie wpadają mi przekaźniki, przełączniki, rozłączniki itp. itd. Więc ja sobie pozwolę tak, że tutaj już będę odkładał żelastwa. Mam odpowiednie kuwetki na te metale, które też tu będą występować. I myślę, że troszkę przyspieszymy filmik. I naprawdę jestem bardzo ciekawy, czy kupując za 12 zł taki licznik, jesteśmy w stanie coś zarobić. Chociaż powiem Wam, nie wydaje mi się. Ale co, zapraszam Was do obejrzenia.
No i zobaczmy tutaj. Tutaj mamy śrubki, które zbieram do swoich śrubek. Interesuje mnie ten kawał musiącu. Licznik fajny, oczywiście takiego jeszcze sobie nie rozbierałem, ale nie chodzi nam nieraz o fajność, tylko o możliwość zdobycia ewentualnej wiedzy na temat tego właśnie, czy i jeśli już opłaca się kupować. No i przede wszystkim za ile. Nieraz się pytacie mnie właśnie, czy ja sobie zapisuję, że licznik to no nie bardzo. Zapisywać nie bardzo mi się zdaje, że w kajeciku by mi się chciało. Bardziej preferuję to, że po prostu od tego jest tyle kanałów na YouTubie, tudzież moje filmy, że naprawdę lubię sobie nieraz wracać, przypomnieć na temat jakiegoś kompresora, na przykład od lodówki czy innych rzeczy, że sobie wracam i sobie przypomnę na przykład, że wirnik od alternatora mniej więcej ma tyle miedzi, bo nieraz dostaję oferty jakiejś zakupu i po prostu też sobie muszę przypomnieć. Powiem wam, że te kawałki mosiądzu są bardzo fajne i one już mogą podnieść rentowność mojego przedsięwzięcia. Pamiętajcie, 12 zł. To jeszcze zobaczymy. Jestem ciekawy, ale ciekawość musi zostać. Tutaj mamy jakieś ceweczki. Mam nadzieję, że nie kłamie. Więc co, nie zanudzam was szczegółami. Przyspieszamy.
Pozostały nam takie ceweczki. One są bardzo fajne w obieraniu, w otwieraniu, tylko trzeba wiedzieć mniej więcej, gdzie tutaj trzeba zahaczyć. Tutaj mamy takie blaszki. One są na nicie. Więc trzeba by się tutaj wbić. Może bardziej ostrym śrubokrętem. Jeszcze bardziej ostrzejszym. Nit puścił jeden. I już tutaj. Wychodzi nam. Środek też się fajnie wybija. No i co? Rozwijamy miedziuchę. Ja już sobie to rozwinę poza kamerką. Spotykamy się na podsumowaniu. No to czas na podsumowanie. Przy okazji sobie wytarujemy pojemniczek, żelastwo będzie po 70 groszy, a było tego 2,5 kg. Mamy złoty 75. I tak, aluminium odlew, chociaż nie wiem, czy te elementy to nie jest znal, ale wrzucamy 475 gramów, 6,20, mamy 4,70, no to jeszcze nawet nie ma połowy odzyskanych pieniążków. Mosiąc żółty, powiem wam, że dość sporo, 310 gramów. Mosiąc żółty jest po 20 zł 60 groszy, 11 zł i 9 groszy. No daliśmy 12 zł za ten licznik, więc prawdopodobnie miedziucha będzie tym zyskiem. 455 gramów, damy ją jako miks, 30 zł i 40 groszy. O, taki licznik oddał mi 25 zł. Refleksja na temat tego. 25 zł, 13 zł zysku. Nie byłoby źle, ale jest jeden minus. Minus jest, że naprawdę ten licznik jest pracochłonny. Nie chodzi o siłę, bo siły to praktycznie się w ogóle nie używa. Pracochłonność polega na tym, że jest bardzo dużo śrubek. Dużo takich elementów, które właśnie są poprzykręcane, spasowane ładnie, pięknie, co nam utrudnia szybką rozbiórkę. No ale dłużej niż pół godziny to też nie rozbieraliśmy tego. Więc decyzja dla was. Ja jak będę miał możliwość kupowania, to oczywiście w cenie max do 3 zł za kilogram. Mogę kupować takie liczniki dla zabawy, od czasu do czasu się pobawić, żeby coś na warsztat wpadło. Pozdrawiam was, miłej soboty, cześć.